Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy obok Rodrigo i Simona. No i ruszamy na bitkę. Ruszajmy. Cieszę się, że ich ze sobą mam. Nie wiem, oni pewnie są śmiertelni niestety, ale na pewno będą chociaż trochę odwracać uwagę. My mamy całkiem dobre umiejętności, jest ok. Trzeba przyznać, zapisujemy się i wchodzimy w paszczę. No, musimy się pozbyć chłopaków szmuglera i samego szmuglera. Szukaliśmy oczywiście Antonio. Dlaczego tutaj został jeden gościu? Co tu się dzieje? I ty przed nim uciekałeś? Było ich więcej. Musieli pozbyć się Antonio i gdzieś uciec. W jaskini same trupy, więc możemy wracać. Zbierz co się da i natychmiast udaj się do Corteza. Kurde, ja myślałam, że będziemy mieli, wiecie... Nie wiadomo co. Zakrwawiony list Antonio, skórzany mieszek, wino oraz winogrona. Jeszcze przejrzymy na szybko, czy niczego nie zostawiono tutaj dla nas. Wygląda na to, że nie. Dobra, sprawdźmy sobie tę notkę. Będę musiała znowu zanim dojść do kupca i posprzedawać troszeczkę syfu. To nie to. To jest inna pokrwawiona. Ta. Depczą nam po piętach. Konkurencja robi się coraz groźniejsza. Odłożę jeszcze trochę złota i wsiadam na pierwszy statek do Vanguardu. Wam też to radzę. Nie da się tego... Nie da się z tego uciec bez opuszczenia tej przeklętej wyspy, Antonio. Dobrze, no widzę, że mamy coś posunięte do przodu. Tak przy okazji, jak już tutaj jesteśmy na tych bagnach, to warto by było wybić resztę potworów, które tutaj są na tych bagnach. Jest oczywiście jeszcze parę krwiopijców. To są te, które mnie wcześniej biły, chyba. Chyba na pewno. Powinnam w sumie... trafić. One zaczną do mnie pluć. Okej, tu przyszedł jeden. My jesteśmy tutaj w stanie się ich pozbyć oczywiście, w tym miejscu. One, jak widzicie, postanowiły przyjść teraz do mnie. Marvin, dziękuję. No. Okej, tylko ta jeszcze pluje. Dobra, na tą trzeba będzie wyciągnąć kuszę. A do tamtej trzeba będzie podejść. Tylko to może być śmiertelne. Widziałam też po drodze tutaj parę błotnych węży. Zasłoniłam też sobie rolety w przerwie między nagrywaniami. No. Dobra, skorzystamy. Z okazji. Dobra, ona chyba raczej nie zejdzie na dół. Nawet jak zejdzie, to ją już wykończymy w ten sposób. Pięknie. No, skończyło się to dla nas dosyć zgubnie, trzeba przyznać. O, proszę. Laurin. Mamy jakieś ciało. Miał przy sobie starą monetę. Ewidentnie jakiś myśliwy. Który znalazł się nie tam, gdzie powinien. Dobra. To tak, weźmiemy sobie jeszcze kuszę. Marvin. Jezus. Okej, już jestem. Coś mi wpadło do gardła i to nie było miłe. Dobra, wyjść, chodzić to nie będziemy wychodzić. Tutaj widziałam dwa błotne węże po bokach. W sam raz, żeby upolować. Tylko dobrze by było się czymś najeść. Może taki egzotyczny deser pokrzepi nam życie. Kociołek rybaka może być. Gulasz ziołowy. Może zupa rybna z ziołami.
No i na przykład mięsne paczuszki. Super. Zróżnicowana dieta oczywiście poprawia nasze HP o plus 5 punktów trafień. Super. Wydaje mi się, że te dwa błotne węże to będą ostatni przeciwnicy na tych bagnach. No. Ten będzie miał łatwiej mnie trafić, bo jesteśmy w wodzie. Właśnie dlatego mnie raz chociaż trafił. Nie wiem, czy tutaj telekinezą coś znajdę w ogóle na tych bagnach, oprócz takich podstawowych rzeczy jak bagienne ziele. Ciężko powiedzieć. Wszędzie jest oczywiście pełno bagiennego ziela. No nie będziemy zbierać. Najwyżej później, jak będzie potrzebne do zadania, to się przyjdzie i pozbiera. Nie chce mi się zbierać każdego napotkanego zioła. Dobra. I tutaj po drugiej stronie jest jeszcze jeden wąż. Wiecie co? Poczekamy, aż on do mnie przyjdzie. Bo to jest prostsze niż przychodzić do nich. Okej, okay, nie masz zawsze potrójnego? Nawoływania. Super. Okej, wygląda na to, że to wszystko w sumie w tej okolicy. Tam po drugiej stronie już też już chyba niczego nie ma. Tutaj. Tutaj jest oczywiście ta cała ścieżka. Byliśmy tam na dole. Tam jest wyjście. Tam już byłam po tamtej stronie. Wydaje mi się, że wyczyściliśmy całe bagna. Chociaż jeszcze się przejdę z tą kuszą na wszelki wypadek. Tego niedźwiedzia też udało się pokonać. Tam jeszcze jest jeden niedźwiedź na wyjściu. Ale to nie tym razem. Ważne, że tutaj jest czysta okolica aktualnie. I teraz chyba właśnie źle idę. Potrzebuję mapy całego świata, Marvin. Nie mapy miasta. Jednak czasami dalej mapy się przydają. Mapa miasta, mapa wyspy. Tak, troszeczkę źle idę. Musimy odbić w tę stronę. Łatwo się można zgubić momentami. Ale ten to już powinniśmy trafić z powrotem do Corteza. No, wątpię, że będzie zadowolony, bo udało nam się tylko przeszukać Antonio. To raczej nie jest pokrzepiające. Tylko wręcz przeciwnie. No ale cóż, no przynajmniej nie zepsuliśmy zadania, bo coś czuję, jakbyśmy mu to oddali, to mielibyśmy przypał, no. Szmugler to nie Antonio. I sami wiemy, że Antonio próbował się wydostać z wyspy Archolos i popłynąć na kontynent, do Vanguardu. Czyli do miejscowości, gdzie przebywa król Mertany, Robert II. No, akcja się dzieje oczywiście przed wydarzeniami z Gothica 1. Podobno 10 lat jest mniej więcej różnicy. Podobno na podstawie pierwszej wojny z orkami można to określić. Potem chyba jakoś... No coś takiego. Tak czy inaczej da się określić, że około 10 lat jest przerwa. Zadanie wykonane. Pozbyliśmy się całej konkurencji z jaskini. A złoto? Proszę, oto ono. A przez moment myślałem, że jesteś na tyle głupi, by wrócić do mnie bez moich pieniędzy. Szkoda, że nie udało się tego załatwić po cichu. Ale przynajmniej chłopaki mogli trochę poćwiczyć. Muszę przyznać, że jesteś bardziej pożyteczny niż się spodziewałem. Świetnie się składa, bo jest robota. Prosta i szybka. Co jest do zrobienia? Idź na molo. Zaraz powinny się tam pojawić pierwsze łodzie z transportem. Spodziewamy się sporej dostawy towarów. Pójdziesz i sprawdzisz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeśli załoga będzie czegoś potrzebować do pomocy w rozładunku, zgłoś to do mnie. Okay. Kapitanem statku jest Beckett. Powiedz mu, że ja cię przysyłam. Idź już i nie marnuj czasu. No dobra, starzy znajomi. No dobrze, no to niech będzie. Spróbujmy. Tutaj jest Dan, a tutaj jest Pat. O nie, sam mu to powiesz. Ja nie będę ryzykować głową. Trzeba ratować, co się da. Nic już na to nie poradzimy. Spartoliłeś robotę, Beckett. Sam się tłumacz. Idioto, nie miałem na to wpływu. Trzeba działać szybko. Ani mi się śni.
Sam naważyłeś piwa, sam to ogarniaj. No co? Mam nadzieję, że jesteś bardziej kompetentny niż Simon. Musimy działać szybko. Na tyle, żeby cię wypatroszyć, tu gdzie stoisz. Co? Kim ty jesteś? O cholera, patrz. Brat łysego, jak mu było? Co? Albo Jorn? Jakoś tak. Jorn, właśnie. Domyślam się, że nie próżnowaliście, ale tutaj to nie spodziewałem się. Aha, to jest Beckett. Zapomniałeś już o naszej przymusowej kąpieli? Mamy rachunki do wyrównania. Jakie rachunki? O czym ty mówisz? Zdajesz sobie sprawę, ilu ludzi nie dotarło przez ciebie do brzegu? Miej pretensje do Timo. Ja swojej części umowy dotrzymałem. Jeśli chcesz krwi, śmiało. Cortez z pewnością będzie zachwycony utratą towarów i swojego ulubionego kapitana. Właśnie, młody. Spróbuj nas tknąć, to Cortez powiesi cię przy wejściu do gospody. Pat dobrze prawi. To co, młody? Zgoda? Na razie. Nie myśl, że o tym zapomnę. Daj spokój. Jesteś w jednym kawałku i w dodatku nieźle się ustawiłeś. A znając twojego brata, to pewnie zaszedł jeszcze dalej od ciebie. W końcu to kawał chłopa. Masz coś, co należy do mnie. Niby co? Amulet. Mój brat dał ci go za przewóz na Archolos. No dał mi jakąś tam błyskotkę. Nie dotrzymałeś umowy. Oddaj mi go. Zaraz. Może i nie dałem wam szalup, ale na Archolos was dostarczyłem. Nie mamy do czego wracać. Oczywiście oprócz naszych wspólnych interesów. Jeśli sprawy dobrze się potoczą, to może będę na tyle łaskaw, by przypomnieć sobie, gdzie go położyłem. Przejdźmy do interesów. Cortez kazał mi dopilnować prawidłowego rozładunku towarów. Z tego co widzę, nie mamy czego rozładowywać. Mieliśmy drobne problemy. Orkowie! Orkowie już tu są! Wszystkich nas zabiją! Zamknij się, Pat! Orkowie? Co u licha? Płynęliśmy sprawdzoną drogą z Londram. Wszystko szło gładko i już z Patem zaczęliśmy liczyć, ile zarobimy. Nagle za mgły wyłoniła się orkowa galera. Zupełnie znikąd. Długo udawało nam się unikać jej ataków, ale wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, nim nas dorwą. Okręt zniszczyli zaledwie parę mil od brzegu. Co zdążyliśmy, zapakowaliśmy na łodzie i zmyliśmy się czym prędzej tutaj. Chcesz mi powiedzieć, że te podniszczone łódki i parę skrzynek to wszystko, co zostało? Może było niespokojne i trochę nas zniosło, a raczej tych, których tu nie ma. W każdym razie możemy jeszcze uratować sytuację. Niby jak? Tak jak już mówiłem, statek poszedł na dno niedaleko od brzegu. Może musiało coś gdzieś wyrzucić. Jeśli będziemy działać wystarczająco szybko, uda nam się większość odzyskać. A gdzie reszta twoich ludzi? Byli na łodziach. Oni też musieli się gdzieś rozbić. Musisz przejść się wzdłuż wybrzeża i poszukać ludzi oraz towarów. Ja? A wy? Popatrz na nas! Wyglądamy ci na ludzi, którzy są zwarci i gotowi do przeczesywania tych bagien i okolicznych plaż. Obaj ledwo żyjemy. I najważniejsza sprawa. Cortez nie może się dowiedzieć o orkach, ani słowa na ten temat. Ostatnie, czego bym pragnął, to zamknięcie przemytu ze względu na zielonoskórych. Wtedy już na dobre straciłbym źródło dochodu. Lepiej więc stracić głowę. Jeśli Cortez straci jedno ze swoich źródeł dochodu, to trochę go to zaboli. Ale z głodu nie zdechnie. Co innego ja. Szefie, Cortez może zjawić się w każdej chwili. Tym bardziej. Bierz się do roboty, młody. W końcu to tobie Cortez kazał przypilnować, by wszystko poszło gładko. Nie wracaj do niego z pustymi rękami. Dobrze ci radzę. A jeśli uda ci się coś znaleźć, to najpierw porozmawiaj ze mną. I zajmij się tym idiotą, Simonem, bo nikt z nas nie dożyje jutra. Starzy znajomi. Dobra, sprawdzamy questa.
Po prostu świetnie. Mój znajomy kapitan spartaczył robotę i dał się dorwać orkom, tracąc cenny ładunek, a jego załoga podziewa się nie wiadomo gdzie. Statek zatonął niedaleko brzegu, więc część towaru powinna wyrzucić na ląd. Jeśli znajdę kogoś żywego, to pewnie na wybrzeżu albo na bagnie. Beckett powiedział, żeby lepiej nie mówić Cortezowi o sytuacji, biorąc pod uwagę jego temperament, powinienem się powstrzymać i poszukać towarów i porozmawiać z Simonem. To co, może zacznijmy od Simona, chociaż Simon pewnie siedzi tam koło Corteza, więc gadanie z nim to raczej nie jest dobry pomysł. Natomiast, a nie, Simon sobie gdzieś poszedł, cholera wie gdzie. Czy Pat mi coś powie na przykład? Hej! Mogę ich okraść. Dobra, na razie może nie będę go pytać, co planujesz. O, tu jest w ogóle łowisko. To miło. Możemy sobie zarzucić wędkę i połowić trochę. Nawet jakieś dwie grube ryby wpadły. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że powinnam... Nie wiem, gdzie jest Simon. A tu jesteś. Trzeba poinformować Corteza o wszystkim. Wiesz, co mi zrobi, jak mu dostarczę takie wieści? Powiedz, że ja cię przysyłam. Opowiedz mu, co się stało. Daj mu też znać, że próbuję ratować, co się da. Przy odrobinie szczęścia może wyrzuci trochę skrzyń. Poszukam ich, jak i ocalałych. Niech ci będzie, ale radziłbym ci nie wracać, póki nie będziesz miał czegoś konkretnego. Wiesz w ogóle, co się stało? Beckett nie chce mi powiedzieć. Jakim cudem statek poszedł na dno? Mnie też nie powiedział. Zajmiemy się tym później. Beckett coś kręci. Jeśli masz zamiar okłamać szefa, to radzę ci się więcej tutaj nie pokazywać. Starzy znajomi. No, ja bym nie okłamywała go. Cortez będzie wściekły, gdy dowie się, co tutaj zaszło. Lepiej nie będę mu się pokazywał na oczy, póki nie znajdę przynajmniej kilku zaginionych towarów. Pora wziąć się do pracy. Wiecie co? Wydaje mi się, że najlogiczniej będzie wskoczyć tu w wodę i popłynąć sobie na przykład teraz w prawo. Tędy też powinniśmy dopłynąć mniej więcej do miejsca, gdzie Janik nas przywiózł. Mam tylko nadzieję, że żaden potwór morski w tych wodach nie mieszka i że nie zginę. No tutaj jest też jakaś plażyczka. Może warto by było tam podpłynąć? Widzę, że tutaj jest pełno towarów. O Boże. To są towary? Czy to... co to jest? Wygląda jak towary. Nie wiem, może będę w stanie to pozbierać wszystko, nie? Tam jest jakaś wyspa. Czyli tutaj było dobrze właśnie, że pomyślałam podpłynąć. Spróbujmy zebrać taką jakąś beczkę. Czy ja będę w stanie to na przykład zebrać? Nie za bardzo. Na tamtą plażę też popłyniemy. Okej, tutaj widzę, że ktoś jest. Dobra, tych towarów to raczej nie mogę zbierać. Ale tutaj jest jakiś pirat. Jest Askę. Czy my Askę nie znamy? Co ten krab miał w sobie? Nieźle oberwałeś. Ten kurs miał uczynić mnie bogatym. Gdyby nie ci przeklęci orkowie, wszystko by się udało. Rana jest zbyt głęboka. Tym razem czuję, że już z tego nie wyjdę. Przysyła mnie Cortez. No, oczywiście, że cię przysyła. Próbuję ratować to, co się da. Kiedy tylko dowie się, że orkowie nas zatopili, z pewnością zamknie przemyt. I bardzo dobrze. Niech Beckett zdechnie z głodu. To wszystko jego wina. Mówiłem mu, że musimy zmienić trasę. Pewnie chcesz wiedzieć, czy mam coś z resztek towaru. Chociaż czekaj. Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Widziałeś. Wyrzuciliście mnie i moich towarzyszy za burtę. A, tak. Nieprzyjemna sprawa. No, ale ten kretyn wydał rozkaz, to zrobiłem, co mi kazano. Mam skrzynkę pełną sztab z magicznej rudy. Jest sporo warta. Powiem ci, gdzie jest skrzynka.
ale musisz mi coś obiecać. To zależy, czego będziesz chciał. Powiem ci, gdzie ją ukryłem, a w zamian mnie pochowasz. Nie chcę zostać pokarmem dla topielców. I tak musisz kopać, żeby ją znaleźć, więc przy okazji wykopiesz mi grób. To jak będzie? Masz moje słowo. Dziękuję. Mam tutaj dobry rum. Napij się ze mną. Ostatniej woli się nie odmawia. No dobra. Skrzynię zakopałem za tą palmą, nim to paskudztwo mnie dorwało. Chciałem to ukryć i wrócić po to później. No ale raczej nie będę miał już okazji. Posiedź tu ze mną chwilę i dopiero weź się do pracy. Nie uśmiecha mi się oglądać, jak kopiesz mi mój własny grób. No dobrze. Bardzo ciekawe zadanie, trzeba przyznać. Mamy kufer. Niczego tu nie znajdę. Okej, rozumiem, że chłopa już zakopaliśmy. Dobra, otwieramy więc. No, widzę, że nawet nie muszę otwierać. Sztabki z magicznej rudy i łupka żelazna. Wiecie co? Sprawdzimy telekinezą, czy nie mogę wyłowić któregoś z tych rzeczy. I tam jest jeszcze jedna plaża. Też bym tam popłynęła w tamtą okolicę. Mam tylko nadzieję, że tego nie pożałuję, no ale skoro tutaj widać wszystkie beczki z towarem, no to znaczy, że to jest dobre miejsce. Może też być coś na samym w sobie brzegu. Ale to myślę, że sprawdzimy na samym końcu, czy czegoś tam nie ma. Może to wystarczy? Tutaj pewnie będą jakieś kraby. No i może jakiś kolejny człowiek, albo martwy, albo żywy. No cóż, zobaczymy za chwilę. Naprawdę całkiem ciekawe to jest. Nie myślałam, że coś tutaj się znajdzie. Już wiemy, że tego towaru nie mogę zbierać. Tego, co jest w wodzie. Natomiast tutaj nas prowadzi ścieżka. Dobra. Słyszę topielca, więc to raczej jest w miarę bezpieczne miejsce. I to jeszcze taki zwykły topielec. O, widzę, że tutaj się ktoś rozbił. Nie jest dobrze. Skorzeń leczniczy. A ty gdzie idziesz? Hej! Się chłop zamotał. Mamy zwłoki. Paczka bagiennego ziela, złoto, topór drwala, skręt, mikstura oddychania oraz butelka wody. Czyli mamy kolejną rzecz. Tutaj coś jeszcze znajdę na tej wyspie? Jak już tu jestem, to może warto się rozejrzeć. Tylko trzeba to zrobić lepiej niż ja. Siup. Okej, wygląda na to, że niczego już tutaj nie ma. Na dole żadnych przeciwników też już nie ma. Tam jest ognisko na górze. A nie, jakiś topielec tu łazi, opętany. Stary. One chyba po prostu zwariowały, wiecie, od zapachu krwi tego gościa po prostu. Wpadły w taki amok. Ty, tu jest jakaś kobieta. Ta wpadła przez przypadek do kamienia, Mili. I Herdis. Hej, ty! Nie zbliżaj się do nas! Przysięgam, że cię zabiję! Spokojnie, nie zrobię wam krzywdy. Obiecuję. Jesteś jednym z tych przeklętych przemytników. Zaraz skończysz jak tamten, na łódce! Nie mam z nimi nic wspólnego. Wręcz przeciwnie. Nie tak dawno mnie też przewieźli na wyspę. Ciebie? Niby skąd jesteś? Przypłynąłem tu z Londra. Co? Z Londra? Kłamiesz! Mieszkałyśmy całe życie w mieście i nigdy cię tam nie widziałam. Nic dziwnego. Moja rodzina mieszkała poza miastem. Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, powiedz mi, jak nazywa się karczma przed wjazdem do miasta? Duma Wyspiarza. Może rzeczywiście mogę ci zaufać.
ale mam cię cały czas na oku. Okej. Twoja przyjaciółka nie wygląda zbyt dobrze. Zabrakło nam wody. Mili oddała mi swoją porcję. Masz może coś do picia? To dobra dziewczyna, musisz jej pomóc. Tak, tobie też nie zaszkodzi się napić. Proszę. Okej, na szczęście mieliśmy wodę. Dziękuję. Nigdy nie przypuszczałam, że picie może być takie smaczne. Okej, okay, Mili już widzę, że też wstała. Co się stało? Kim ty jesteś? Spokojnie, jestem tu, by wam pomóc. Czujesz się już lepiej? Tak, wciąż czuję się słabo, ale chyba mogę chodzić. Cieszę się. Teraz będziemy musieli pomyśleć, jak was stąd wydostać. Dziękuję ci. Porozmawiaj z Herdis. Ja potrzebuję jeszcze chwilę, żeby dojść do siebie. Mhm. Jak dobrze, że Mili jest już przytomna. Bałam się, że już się nie wybudzi. Dajmy jej jeszcze chwilę. W międzyczasie mam do ciebie parę pytań. Dobrze. Co chciałbyś wiedzieć? Jakim cudem pozbyłyście się tego pirata? Ten pachołek był bardzo brutalny. W dodatku kazał nam wiosłować. Wyobrażasz sobie? Wykracza to poza moje możliwości. My wiosłowałyśmy, a on sobie popijał gorzałkę. Nieustannie nas poganiał. Domyśliłam się, że nic dobrego nas z nim nie czeka, więc pozbyłam się go przy pierwszej okazji. W końcu pijaczyna zasnął. Wzięłam jego nóż i wbiłam mu go prosto w jego pusty łeb. Mili była przerażona, ale co miałam zrobić? Chciałby zrobić z nas swoje służki albo kurtyzany. Możesz mi powiedzieć, czy przewoziliście jakiś ładunek? Tak! Przed zatonięciem statku naładowali łódź bronią, ale po tym, jak zacumowałyśmy tu z Mili, wyrzuciłyśmy paczki do wody. Co zrobiłyście? Jaki był w tym cel? Ci ludzie nie zamierzali ciąć nimi mięsa. Postanowiłyśmy pokrzyżować ich plany. Pewnie leżą gdzieś na dnie w obrębie wyspy. Jeśli zanurkujesz, to może uda ci się je znaleźć. Chyba nie mam innego wyboru. Zaraz, a co z nami? Wydostanę was stąd. Wpierw muszę zdobyć tę broń, bo w innym wypadku wolałabyś nigdy nie opuścić tej wyspy. Jak uważasz, ale im szybciej się stąd wydostaniemy, tym lepiej. Okej, okay, muszę przyznać, że jestem zdziwiona obrotem sprawy. Wyrzuciłeś cię do wody, tak? Mam nadzieję, że je zobaczę telekinezą, mniej więcej, gdzie one są. Proszę. Są. Dobra. Mamy też miksturę oddychania pod wodą, więc jeżeli będą jakieś problemy, no to na spokojnie. Płyniemy w takim razie. Mamy jedną i tutaj była chyba gdzieś druga. Tak, na wprost. Nie wiem, czy to są wszystkie. Nie wiem, czy Marvin mi coś powie na ten temat. Starzy znajomi. Rzeczywiście broń jest tam, gdzie wskazała Herdis, ale jedna paczka to za mało, muszę szukać dalej. Jest i druga, ale to wciąż za mało. No dobra. Dobra, tu jest jeszcze trzecia. Okej, wystarczy. Znalazłem trzecią paczkę, nie ma sensu dłużej szukać. Cortez powinien być zadowolony, że w ogóle udało mi się odzyskać część broni. No tak, to prawda. Dobra. No to w takim razie nie będziemy pływać raczej dalej, chyba że gdzieś mi się rzuci paczka. Ale wątpię. No i co, spróbujemy pogadać z panienkami. Pewnie się wspięły na górę, żeby uciec przed topielcami, a te topielce próbowały się do nich dostać i takim oto sposobem krążyły wokół wysepki. O matko, Marvin, nie spadaj, proszę. No, ciekawy quest się nam zrobił z tego. Ej, ty. Znalazłem broń. Kamień ze serca. Co teraz? Teraz musimy się przedostać na brzeg. Umiecie pływać? Tak, ale nie wydaje mi się, żeby Mili dała radę przepłynąć taką odległość. A co z łodzią? Jest sprawna? Sama łódka jest w jednym kawałku, ale straciłyśmy wiosła. Plus trzeba się pozbyć ciała tego zbira.
A co ci przeszkadza to ciało? Sama go zabiłaś. Nie będę płynąć z trupem. Pozbądź się go! Zobaczę, co da się zrobić. Oj, laska, ale ty masz problemy. No dobra. Po prostu wystarczy go wyrzucić do wody pewnie. Nie ma ciała, nie ma ciała. Mogę coś zrobić z tą łódką, czy nie za bardzo? Chyba nie, wystarczy chyba już do nich iść. Nie wiem, czy to jest wszystko, co dla Corteza powinniśmy mieć. Mamy oczywiście paczki z magiczną rudą, paczkę z bagiennym zielem, paczki z bronią. No mamy trzy przedmioty jak na razie. Takie ważniejsze. Ej, co jest? Przecież tego ciała nawet tam... A nie, dobra, jest tam chyba. Czy jeżeli będę chciała zejść tędy, to sobie zrobię jakąś krzywdę? Nie wiem. Ciup. No. Twarde mamy nogi. Ej, nie mogę wejść na tę łódkę. Gdzie jest ciało tego typa? Herdys i Mili nie dają rady dopłynąć do brzegu. Muszę zrobić prowizoryczne wiosło. Spróbuję ściąć jedną z palm. Nie mogę też zapomnieć o pozbyciu się zwłok. No ja nie wiem, gdzie ty, Marvin, wyrzuciłeś te zwłoki. Natomiast... No jak za daleko? Chłopie. No, dziękuję. Tyle wystarczy. Okej, okay, bo mi się podświetla palma. Kawałek drewna palmowego. Ścięcie palmy było dobrym pomysłem. Mam teraz wystarczająco dużo drewna, by wystrugać jeszcze prowizoryczne wiosło. Mogę usiąść przed ogniskiem i zacząć pracę. A gdzie to ciało jest? Ono nie było już na łódce, prawda? Wydaje mi się, że się pozbyliśmy go. Raczej. Przynajmniej ja go już tam nie widziałam nigdzie w okolicy. No, nie wiem. Tyle wystarczy. Możemy? Możemy ruszać. Naprawdę? Mili już się lepiej czuje. Nie ma co tego opóźniać. Dobra, wsiadajcie na łódź. Nim się obejrzycie, będziemy na drugim brzegu. Macie dalszy plan, gdzie chcecie się udać? Nie wiemy. Jest to dla nas obca wyspa, ale razem z Mili na pewno damy radę. Bez obrazy, ale jeśli puszczę was same, to w ciągu godziny będziecie martwe. Przed wami ogromne bagno pełne potworów. To co mamy zrobić? Na winnicę przez bagno. Pomogę wam przeprawić się na winnicę. Pirat mówił, że niedaleko stąd jest przystań. Nie lepiej udać się tam najpierw? Wierz mi, jeśli was tam zaprowadzę, to nie czeka na was tam nic dobrego. W najlepszym wypadku skończycie jako kurtyzany zabawiające tamtejszych łotrów. Dobrze, że nam to mówisz. Właśnie takiego koszmaru chciałyśmy uniknąć. W drogę. No to w drogę. Naprawdę fajny quest. Jestem zadowolona. Dalej powinno być już bezpiecznie. Jeśli pójdziecie wzdłuż drogi, dojdziecie do winnicy. Tamtejsi ludzie wam pomogą. Wasz los na pewno będzie lepszy, niż gdybyście zostały w przystani. Dziękujemy ci za wszystko. Jeśli się jeszcze spotkamy, nagrodzimy cię. Mhm, tutaj słyszałam gobliny gdzieś. Tu jesteście. Dobry. Wojownicy. No. Super. Ty, no.
Dobra, wiecie co, może ja nie będę już nic z nich zbierać raczej, bo to bez sensu. Tutaj parę strzał, odpalimy sobie jakąś pochodnię. Może jakieś koło nawet się tutaj znajdzie. Przyzwanie zębacza znalazłam. Okej, to w którym my jesteśmy teraz miejscu? Tutaj, dobra. Ja tutaj nie chciałam przechodzić dalej chyba ze względu na tego niedźwiedzia. Ale teraz to już nie powinien być kłopot. Cieszę się, że gra nas teleportowała, a nie wiecie. A nie wiadomo, co kazała nam robić. Okej, a tutaj nie było niedźwiedzia też gdzieś w okolicy? Chyba nie było. No to wygląda, że nie. Dobra, to co, wracamy na szybko do przystani i może uda nam się dzisiaj jeszcze zakończyć to zadanie. Byłoby bardzo przyjemnie, nie ukrywam. Zrobiła się burza, jest noc, jest ciemno, a tutaj są gobliny wszędzie. Ja tu nie byłam? Przecież ja tutaj byłam. A może i nie. Z tych goblinów już nie będziemy zbierać rzeczy, bo... bez sensu. Natomiast wydobyć tutaj z tej kopalni coś można. Wiecie co, tutaj musiał być dziś niedźwiedź po drodze, że ja nie wlazłam do tej jaskini dalej. Wiadomo, teraz niedźwiedź to żaden kłopot, ale wtedy... dziwne. Albo się to zrespiło. Sama już nie wiem. Tak czy inaczej wracamy. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć to zadanie. Bardzo ciekawie dzisiaj było. Jestem zaskoczona tym, że spotkaliśmy tego pirata. Jeżeli nie wiecie, kim jest ten gościu na B, zapomniałam niestety, jak się nazywa, to jest to pirat oczywiście, który nas wyrzucił na początku gry na brzeg, gdzie musieliśmy wyskakiwać z tego statku pirackiego. Kto to jest? Kolego, coś mi się wydaje, że ta skrzynia nie należy do ciebie. Ja tylko... Jasna cholera, Marvin, ty tutaj? Koen, ty stary draniu. Kim ty jesteś? Kiedy się tu nie spodziewałem? Na Londram zrobiło się zbyt gorąco. Orkowie są już blisko. Pewnie zaatakują z dnia na dzień. Ten statek to była ostatnia okazja, by brać nogi za pas. Okej, słusznie zrobiłeś. Słusznie. No, ale tobie widzę, powodzi się nie najgorzej. Marvin, nieustraszony najemnik. No, ładnie, ładnie. Ty i Jorn zniknęliście tak nagle. Szkoda, że nie powiedzieliście. Pewnie wyruszyłbym z wami. Okej. Co słychać w Londram? Panika. Ludzie przygotowują się do walki. A inni, co mają odrobinę rozumu w głowie, kombinują, jak wydostać się z wyspy. Kto bogatszy, już dawno popłynął jak najdalej od wojny. Mhm. A, i jest jedna sprawa, która może cię zainteresować. Tak? Szukają cię, Marvin. Przez tę sprawę z twoim ojcem. Swoją drogą. Jorn jest z tobą? Jorn zaginął jakiś czas temu. Porwano go. Cały czas go szukam. Przykro mi, stary. Chociaż jesteś pewien, że go porwano? Wszystko na to wskazuje. Dlaczego pytasz? Stary, nie pamiętasz, ile twój staruszek miał z nim problemów? Bez przerwy znikał i chodził na jakieś podejrzane spotkania. Dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałeś? Żeby mnie Jorn obił? Dziękuję ci bardzo. To spokojny człowiek, o ile nie nadepniesz mu na odcisk. No to ciekawe. Wracając do kwestii skrzyni. A, tak. Szczęście w nieszczęście. Statek rozwalili orkowie. Mówię ci, wyłonili się jak jakieś widmo. Statek poszedł na dno, a mnie fale wyrzuciły. Jakie było moje zdziwienie, gdy parę metrów dalej znalazłem tę skrzynię. Jest pełna złota. Połóż mi z tą skrzynią. Podzielę się z tobą pół na pół. Na pewno nam niczego nie zabraknie. Koen, jeśli ta skrzynia nie wróci do swojego właściciela, to już jestem trupem. W tym cała nadzieja na odszukanie Jorna. A to was sytuacja. Może znajdziemy rozwiązanie korzystne dla nas obu?
Cohen, to się nie uda. Musimy oddać złoto Cortezowi. Jeśli tego nie zrobimy, to znajdą nas obu i zabiją. Najlepszym wyjściem będzie, jeśli we dwóch dopchamy skrzynię do przystani. Ale oni mnie zabiją! Nie zabiją. Gdy już tam dotrzemy, pójdziesz do Corteza i powiesz, że ja cię przysyłam wraz ze skrzynią pełną złota. Powiesz mu, że przyciągnięcie skrzyni do przystani było twoim pomysłem. Cortez docenia zdolnych ludzi. Dobrze, zaufam ci. No to co? Pchamy! No to pchamy. Kurde, nie spodziewałam się, że spotkamy jakiegoś znajomego z Londram. W ogóle te babki też są z Londram. No to po robocie. Co teraz? Idź do karczmy i powiedz, że ja cię przysyłam. Pod żadnym pozorem nie podchodź do Corteza, póki cię nie wezwie. Jesteś też dość bystry, więc szybko awansujesz w hierarchii. Dzięki, Marvin. Gdyby nie ty, wydałbym na siebie wyrok śmierci. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Znajdę cię później i sprawdzę, jak sobie radzisz. Mhm. Chwila. No, naprawdę nie dziwię się, że Quest się nazywa Starzy Znajomi. Cohen poszedł po rozum do głowy i pomógł mi dowlec skrzynię do obozu. Powinienem sobie poradzić wśród łotrów. Powinien. Przy okazji nie muszę się obawiać, że zdradzi mój sekret. Zbirów, to co zrobiłem ojcu, nie będzie obchodzić. Co ty zrobiłeś ojcu, Marvin? Dobra. Może spróbujemy do Corteza pójść już. Może mamy już dostateczną liczbę towarów. Jak nie, no to będziemy w kolejnym odcinku kontynuować pozostałe tropy. Jeszcze w okolicy Bagna może być coś do znalezienia pewnie. Może nie na samym środku, ale gdzieś przy brzegu. Ale najpierw spróbujmy zakończyć zadanie. Może nam to wyjdzie na lepiej. Może już wystarczy tego. Spróbujmy. Jeśli chodzi o transport... Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej myśli. Zawsze jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi, by wracać bez moich towarów. To cały sprzęt, jaki udało mi się znaleźć. Rozumiem. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? Na brzegu odnalazłem mojego starego drucha, Cohena. To zdolny człowiek, taki jakich potrzebujesz. Pomógł mi przynieść tutaj skrzynię pełną złota. Zajmę się nim później, ale skoro ty go polecasz, to rzeczywiście może być użyteczny. Część towarów udało mi się zabezpieczyć. Wątpię, by w pobliżu było coś jeszcze. Dobrze, że chociaż tyle. Przynajmniej nie zostałem z pustymi rękami. Mogę liczyć na nagrodę? Tak. W nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Hojnie. Dziękuję. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Teraz czas policzyć się z Becketem. Wiesz, dlaczego statek poszedł na dno? No, wydaje mi się, że powinniśmy mu o tym powiedzieć. Orkowie zaatakowali statek. Z tego, co mówił Becket, nie mieli szans na ucieczkę. Gdyby był odrobinę lepszym kapitanem niż kłamcą, to dałby radę. Orkowe galery nie należą do najszybszych. Nie będę ryzykował. Przemyt trzeba zamknąć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Zabij go. Nie będzie nam potrzebny, a za utratę statku ktoś musi odpowiedzieć. Nie widzę lepszego kandydata. Sam mam z nim rachunki do wyrównania. No widzisz, tym lepiej, że zajmiesz się nim osobiście. No dobrze, w takim razie chciałam, moi drodzy, kończyć odcinek, ale wydaje mi się, że zabicie Becketa jeszcze na koniec to będzie dobra sprawa do zrobienia. Wydaje mi się, że zasłużył na to, że mu się to należy. Co prawda, wiecie, wybaczanie też jest ważne, ale w tym względzie, skoro takie mamy zadanie, to wykonajmy je. Wydaje mi się, że kłamanie Cortezowi to nie jest dobry pomysł, szczególnie kiedy chcemy od niego pomocy. Więc powiedzenie o tym to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. No a Becket po prostu pożałuje tego, że nie ogarniał. Wróciłem. Znalazłeś coś? Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Corteza. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Nie powiedziałem.
Cortez dowiedział się wszystkiego od jednego z uchodźców, których transportowałeś. Nie powiedziałeś im, żeby trzymali mordę na głódkę? Dotrzymałem umowy. Miałem znaleźć towary. Miej pretensje do uchodźcy, albo lepiej, do samego Corteza. Przez ciebie zostanę bez pieniędzy. Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia. Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortez rozkazał mi cię zabić. Marvin, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Co proponujesz? Zawsze możesz powiedzieć Cortezowi, że nie żyje, a my z Patem spokojnie sobie odpłyniemy z przystani. Przy tylu świadkach chcesz oszukać Corteza? Czy ty już całkiem straciłeś rozum? Dobra, zmiana planu. Na niego, Pat! No, to dajcie. Jedyne, kogo powinnam się bać, właśnie to Becketa raczej. No. Dawaj. Cholera, to bolało. Pięknie. Becket jest martwy i mamy kompas. Delikatnie zdobyty kompas wciąż działa. Amulet matki. Ja pierdykam. Premia do maksymalnych punktów trafień 120. Premia do walki każdą bronią 5. No, to było warto chyba. Jednak było warto. Cortez, zadanie wykonane. Mógł. Czekaj, nie mógł? Chciałam o tym. Becket nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić. Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Próbował. Chciał mnie oszukać. Pat również mnie zaatakował. W takim razie domyślam się, że też nie żyje. I tak marny był z niego pożytek. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpładać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. No i świetnie. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Mhm. Czyli wystarczyło wziąć udział w turnieju. Po co była ta praca dla ciebie? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić i to ja załatwię ci wejście do Bena, gdy będzie już po wszystkim. Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie to, że byłeś pomocny, już dawno skończyłbyś w oceanie z kamieniem przywiązanym do nogi. Mhm, jasne. Dobrze, moi drodzy, myślę, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i wydaje mi się, że w kolejnym spróbujemy dalej rozwiązać sprawę w kopalni Gildii Araxos, ponieważ w międzyczasie dostałam prawdopodobnie wpis. Tak, możemy się już wyruszyć do kopalni, poruszać tam na spokojnie. Nie przejdą, to też mamy oczywiście zadanie dla Adelarda. Zakopane skarby mamy wśród łotrów, zielona latarnia. Kilka gęb do obicia się wykona w czasie turnieju albo po nim. Wśród łotrów, no to jest zadanie związane cały czas z tym, co robimy.
zakopane skarby można było zrobić, zielona latarnia. To są questy dosyć szybkie, wydaje mi się. Nie przejdą, kto jest kim, turniej. Turniej to zadanie główne prawdopodobnie. Dobrze, nie przedłużam. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!